No ten mecz miał oczywiście wiele jakby zwrotów. Na początku my wygrywaliśmy, później Płock, później znowu my, więc wydaje mi się, że był to mecz walki, dużo kar indywidualnych i cieszę się bardzo, że wygraliśmy. Każdy mecz jest inny, tym bardziej pucharowy, gdzie jest tutaj tylko jakby jedna szansa na wygranie tego pucharu. Playoffy są zupełnie inne, bo tych meczów jest troszeczkę więcej. Tutaj stawia się wszystko na jedną kartę. Mieliśmy trochę problemów swoich kadrowych, bo i Grzesiek nie mógł zagrać, i Żeli Komusa, później dwie czerwone kartki dla Michała i Piotra Grabarczyka. Trochę nam to skomplikowało, ale szczęśliwie udało się jakoś wyprowadzić ten wynik na naszą korzyść. W tych meczach nie ma kolegów z reprezentacji, jest mecz między Wisłą Tauron Kielce i Orlen Wisłą Płock. Oczywiście, że lepiej się gra przy pełnych trybunach, przy tak żywiołowej publiczności. Tak już pan powiedział, no, chciałbym, żeby na każdym meczu była taka oprawa i wtedy zawodnicy zupełnie inaczej podchodzą do meczu, jest wiele emocji i gra się dużo, dużo lepiej.